I co, gotowa na wycieczkę? No, gotowa, gotowa. Mamusia spakowała mi pastę do zębów, ale nie dała mi szczoteczki, bo powiedziała, że za droga. Najwyżej wyczyszczę zęby twoją pałą. I co, gotowa na wycieczkę? No, gotowa, gotowa. To zajebiście, bo jak 2 miesiące się nie płaci za czynsz, to tak jest, że nas wyrzucają. A ja tylko 2 razy nie zapłaciłam, no co miałam nie jeść? Tak? A ja tu kurde co? O, żeberka! Ktoś mówił żeberka. No, wreszcie, niespóźniony i o czasie! Stary, ale mamy na drugą. Nie śmiej się. Nie śmiej się. Studia, 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 studia. Fuck! Przecież mam jeszcze miesiąc. A to idę się na. Wyspałaś się, że tak wcześnie do szkoły przyszłaś? Nie, no co ty? Ja zerwałam wczoraj nockę. A do której siedziałaś? Do 2-2, bo wyszedł nowy dodatek do Simsów. Nie wiesz? Wow, ale ty masz super mamę. No, ja mam nawet 2 mamy. O, ja mam 2 tatów. Miałem nie mówić. Co? Idziemy na piwo? Nie no, mamy wykłady. Dobra. Tato, przelejcie mi kasę bliczkiem, takie na Vapormoxy, takie widziałem w promocji, nie, wczoraj było za 1000, dzisiaj jest za 999, jedyna taka okazja, proszę, dzisiaj przelej mi, no weź, no. Tato, przelalibyście mi może na buty, nie mam w czym chodzić, no. Co rozpieszczony. Ała, krzywe chodniki. Uber, do szkoły, za hajs rodziców, ciaparito. Chaparito! Okej! Okay. Pasa! Que pasa! Nie no, spóźnię się na studia, jak nic nie zrobię. Cicho bądź, przecież cię nie ukradnę! Nie hamuj! Piątak od rodziców? No to mogę sobie kupić maka! Za piątaka! Albo, nie, kole! I ciperki! I loda, no. Za 5 to przecież ja mogę kupić cały świat, starczy mi to. Na czynsz, podatki, ubezpieczenie społeczne, zdrowotne, paliwo na tramwaj, pasztet, szynkę, sałatkę? Mam pałę z matmy. Co ja mam zrobić? Wiem, dam mu dostać mojej moralki. W dniu dzisiejszym FBI zatrzymało nauczyciela matematyki w szkole takiej i takiej za obmacywanie nieletniej. Nie no, kurde, jak ja znam tą matmę? Może tak będę chodzić cały dzień? Albo cała się rozbiorę. Ja się puszczę, on mnie puści. Synku, zjadłeś kanapki? Zjadłem, mamo, ale nie rób jej następnym razem, bo jest bardzo mokra i kojarzy mi się... z waginą babci, cześć! Kochanie, kupiłeś pomidory na kanapki? Pomidory? Kupiłem. Tylko, że koktajlowe, mam nadzieję, że to nie problem. Chyba się nie skapnie. Waferzy wszyscy razem? Razem! Jeszcze 2 i będę miał całego! Cały! No, wreszcie koniec lekcji, to pójdę do domu na obiad. Na kotleciki, buraczki i ziemniaczki. Koniec wykładów? Żabka wzywa! Palety! Kasa fiskalna! Promocje! Dzień dobry. Chciałbym zamówić dużą pizzę. Z serem. Z pepperoni. I z pepperoni niech będzie. Na jakim cieście? Na grubym. Ej, masz coś?
No nie mam, ale mówiłem ci, że dwa razy do tej samej się nie chodzi. Nie do, tylko za. Za jak zarabiać. Uważasz, że mając maturę, można zajść daleko? Już ci odpowiadam, drogi Jakubie. Mając maturę można zajść bardzo daleko. Awansować ze stadium McDonald do stadium Premium McDonald, przez co zostać kierownikiem. Dziękuję za wywiad. A czy ty chcesz mieć maturę? Osobiście wolę KFC. Jak oceniasz polski system edukacji? Polski system edukacji, to żeś mi teraz pytanie zadał. Szczerze, jest bardzo infantylny i powoduje u ludzi totalne ogłupienie, destrukcję organizmu przede wszystkim i po prostu robi z nas, sterują nami, naszymi umysłami, prowadzą nas tylko do jednego celu, czyli służyć tym, którzy są wyżej od nas.